Cześć, witajcie moi kochani, witam was bardzo, ale to bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Stardew Valley. Dokładnie jeszcze dowiedzmy się, jak to wygląda, jeżeli chodzi o... ekstra lag mam, ekstra lag. Fajnie. Mamy też ekstra szczęście. O, nice. Przy okazji musimy wziąć wszystkie te owocki, sprzedać i kupić, kurde... krówki. Mogę to już zebrać? Nie. Tylko to tutaj mogę zebrać. Krówki będą muczeć. Będziemy zbierać od nich mleko. Okej, to mamy z głowy. Dzisiaj urodziny ma ktoś, kto lubi chyba majonez. Bloody. Majo, bierzemy jeden. Kurde, płotek nam się zepsuł. Ale pechowo. Halo, co to za chamstwo? Normalnie nam się płotki zepsuły. Mamy siekiernie, mamy cały czas. Kurde. To dzisiaj was nie wypuścimy, bo jest niebezpiecznie. Ale proszę mi otworzyć to. Jest niebezpiecznie, więc was nie wypuścimy. Ale siedźcie sobie tak ładnie, kurde, w środku. Mogę to zniszczyć? Nie mogę, no perfidnie. Ale beka. coś jeszcze? Dzisiaj mieliśmy ogarnąć, czy nie? Nie pamiętam. Kurde, ale może winiarz jest dla kurde. Nie ma jeszcze. Dobra, to lecimy, kurde. Lecimy. Zobaczycie jeszcze, kto ma. Jody. Na 99%. Nie jestem pewien do końca, ale... zobaczymy. Jody. No ja nie mam tyle, więc to ciężko będzie, ale no okej, powiedzmy. Teraz gdzie Jody? Jody jest zawsze w domku u siebie. I się opierdziela tam, więc... znaczy opierdziela, pracuje jak porąbana totalnie. Ale tam siedzi, więc tam pójdziemy do niej. Dobra, wchodzimy. Jody. To jesteś Jody? No nie dziwię ci się, masz majonez. O, jak to polubiła od razu, masakra. Idź tam, głupi samie, ty robisz zawsze co samo, ty siedzisz kurde w tej głupiej ciupli. Przy okazji idziemy do sklepu i włączamy niskie ceny. Fajnie. Mam coś dla ciebie, może nie? Mate lepiej w sumie. Jesteś taka wkurzająca masakra. Nagada jakieś głupoty totalne. Jest tak odwalona. Bardziej niż to z tymi drzewami. Serio. Wątpiłem, że to powiem, ale... spoko. Okej, zarąbiście. Mamy dwa jajka, które powinniśmy zrobić w majonez, ale zapomniałem o tym. A przy okazji idziemy, kurde, do Clinta i Stwooda. O, cześć. Trochę to tobie zapomniałem. Pogadajmy. Fajnie. Tak w ogóle niedługo będzie ten cały konkurs. Czy coś tam. Jak go zawalimy, to nic się nie stanie w sumie, ale... a nie byłoby coś ogarnąć na to. W sumie nie wiem, czy ja chcę się na razie tak społecznie, wiecie, integrować z nimi. Trochę mam ich gdzieś aktualnie. Bo chcę, wiecie, tak się ustatkować, jeżeli chodzi o Lię
Chcę zacząć kontrolować urodziny i tak, wiecie, tak powoli wszystkie te obowiązki przyjmować na siebie. Czy to jest... Nie wiem, co to jest. Myślałem, że to będzie ten aquamarin, ale zapomniałem, że aquamarin wygląda... Aquamarin jest po prostu okrągły. Tam chyba z boku było coś napisane, co to jest, ale nie słyszałem. Znaczy, nie słyszałem. Nie słyszałem, bo nie mówią, ale... Nie przyznałem. Okej. Ale ile książek się nazbierało? 4 już. Nic nie mogę tu położyć? A, tylko to mogę położyć. Dobra. Nowy rekord. Co mi dasz? Okej, mam jakiś obsydian, coś tam. Fajnie. To jest iridium. To jest iridium. Aha. Tak, dobra. Skojarzyłem fakty. To fajnie, że to mam. Fajnie. Super. Lia, gdzie jesteś? Zamknięte to jest jeszcze. To idziemy do Lii po prostu. Harvey, czy to mnie w ogóle pamiętasz? Nie, totalnie pamiętasz o mnie. Ale niech tam, gin tam. Nie, to już nie chcesz ode mnie tego, nie? Kopru on chce. Mam osiągnąć dno kopalni, czyli kopalnia ma dno, lol. Beka. Życie bym o tym nie pomyślał. Myślałem, że to jest nieskończone. Cześć. Co mogę się o tobie dowiedzieć w ogóle? Mogę się coś o tobie dowiedzieć w ogóle więcej? Ten, nie wiadomo co. Piszesz jakąś książkę może? No messages. No spoko. Ej, tu są jakieś książki. Się wpójść do środka. O, fuck, to nie to. Okej, tu jest Marni, ona będzie chciała od nas. Będzie chciała nam dać coś. Mogę już tam wchodzić do ciebie? Nie. Wpuść mnie tam. Dobra, animalsy. Mogę kupić krowy. 1500, ja pierdzielę. Krowę nazwiemy... Nie wiem jak nazwać krowy. Jak mówiłem, nie będę ich nazywał nazwami widzów, bo uważam, że to jest takie, no niemiłe. Niemiłe, krowa, widz. No, słabo. Zalosuj coś. Będzie krówka lunka. Krówka lunka będzie... Okej. Jeszcze jedną krowę. To będzie krowa Eliza. I jeszcze jedną krowę. To będzie krowa Anoj. O, serduszko można zrobić. No. O, jakie czerwone serduszko jest zrobione, znaczy w sumie różowe. Okej, nie mam więcej pieniędzy. A mam 3 krówki. W ogóle płotki mi się zepsuły, kurde. Ale mam już siekierę, więc luzik. O, tu zaczęło coś rosnąć, fajnie. A jak tutaj ta wygląda sytuacja? O, coś tu wypadło, dobra. Ale kolejne drzewo wypadło.
Ej, szybko padło drzewo, ja pierdzielę. Nice. Tego nie niszczymy. Nie, tutaj nic nie ma, dobra. Trzeba ogarnąć te drzewa. Te dwa w sumie bym mógł usunąć. Nie wiem co z tym właśnie zrobić. Nie wiem, ale te drzewa usunę w sumie, po co one mają tu leżeć. Ten budynek też może mogę usunąć, nie wiem. Trudno powiedzieć. Czy coś tu urosło może? Nie? Czy to... To mogę podnieść. O, to się tym zbiera. O lol. Beka, 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 beka. Czy uda mi się sprzedać, zdążyć jeszcze do sklepu, do Piera, żeby to sprzedać i kupić nowe nasiona? No powinno się udać, no powinno się udać. Jest, na luziksu, na luziksu. Cześć, Pier. Welcome, welcome. To ci sprzedam. Ja sobie mógłbym jeszcze jedną krowę kupić tak, w takim razie. Dobra, zmarnuję to coś, ale okej. Okay. Eggplant. Możemy spróbować w sumie zrobić właśnie... Amaroty? Nie, amaroty nie. Kupimy 8 takich. Będzie na piwo do ogarnięcia i teraz idziemy na krówki jeszcze. Jeszcze jedną krówkę mumu trzeba zrobić. O ile zdążymy, bo pewnie oni do czwartej pracują wszyscy. Czyli zapomniałeś o mnie już? Prawie. Ja czy zdążę w ogóle? Pewnie nie. Tylko na równo o czwartej wyjdzie z tego. Teraz się zamorduje. Oby do szóstej pracowała, bo do piątej to chyba nikt nie pracuje. Chuj! Akurat poszła. A krysz! Fuck you. Gin tam. No dobra, to jutro. Krówka, jedna krówka będzie młodsza. Będziemy musieli zrobić mleko, w ogóle masakra, albo do obowiązki. Będziemy się bawić w ogóle z tymi krówkami, masakra. Tymczasem... Nie to, to. Niech rośnie. O, są krówki mumu. To wypadałoby ogarnąć w sumie. Nie wiedziałem, że to się psuje w ogóle. To zrobiłem 6 bramek aż? Ja pierdziele, po co mi tyle bramek? No powiedzmy, że jedną bramkę tutaj będę potrzebował prędzej czy później, dobra. Ale w życiu nie będzie tak, że będę potrzebował aż tak tyle, tak dużo bramek. Dobra, tu jedną bramkę, no i te 4 będę mógł sprzedać, no czemu nie. Ale tymczasem crafting dajcie mi. Tak z 15 mógłbym zrobić sobie tak na razie. To fajnie, teraz tutaj kolejny. Fuck, to jest bramka, nie chcę bramki. Tyle starczy chyba. Ile jeszcze? Na razie 6 dajemy sobie. Przez to, że nie ma tutaj kratek, to nie za bardzo potrafię sobie wyobrazić, ile tego potrzeba.
Okej, tyle. No i tyle powinno starczyć. Okej, tutaj jedno sobie siedzi. Właśnie, w sumie jedzonko mógłbym im dać od razu. Okej. Mamy trzy od razu wzięte. W sumie trawę mógłbyśmy zasadzić, ale to jutro. Chcesz sprzedać może? Może bym sprzedał. To bym sprzedał. To mogę w sumie sprzedać. Zobaczymy, co się z tego stanie, co, ile to za to zrobimy, co się z tym stanie w ogóle. I teraz tymczasem tutaj. Tu coś musimy odłożyć. W sumie to nie. Tutaj musimy odłożyć to i to i jeszcze wszystko. Tu musimy to odłożyć, to odłożyć, to odłożyć, to odłożyć, to odłożyć. A to tutaj postawimy sobie w środku. Sobie leży. Dobra, no idziemy spać. Okidoki, mam nadzieję, że trochę zarobimy. Coś tam wpadło w rajczego. Okej, dwie stówki są dla nas. Jej. Bieda. Zobaczmy, jak tam pogoda. No okej, i cały dzień jest w moich rękach. Tutaj nic nie ma. A jak to tutaj do zabierania? O, jest, to właśnie, w końcu pieniądze. Czy zrobimy sobie sok z kukurydzy? To chyba bez sensu. Bo w kegach można robić jeszcze właśnie soki. Nie, nie, nie jest, nie jest, nie jest, ter, tego nie jest. Okej, to mogę podnieść może? Nie, ale tu mogę coś podnieść. To dokładnie. To będzie dobre, to będzie dobre. Dobra, i teraz tak, to sprzedajmy oczywiście. Tymczasem idziemy po krówkę, ale jeszcze przed tym silos sobie zamówimy o... U Robin, tak? Robin? Dobrze pamiętam? Chyba tak. To. Co ona jeszcze chciała? Tego z 5 pewnie chciała. Dodatkowo chyba jeszcze stówę chciała za to, czy 1000, coś takiego. Mam nadzieję, że jest stówę, bo to by nam się opłacało. W sumie byśmy mieli 1500 jeszcze na krówkę. Ale równie dobrze w sumie to... etam. No wydaje mi się, że raczej 1000, bo stówa to za mało trochę. Chociaż silos nie był drogi, więc może stówa. No nie pamiętam. Zobaczymy. It's locked. Okej, fajnie. Jak tam nasze drzewko w ogóle? O, już duże. Dobra, może nie aż takie duże, ale już urosło ładnie. Oby tylko nie znikało po zimie, bo, znaczy na zimie, żeby nie znikało, bo to będą jaja. Oby tylko tak, wiecie, przyschnęło i później odrastało sobie wiosną. To byłoby fajne, bo tak jak tak mam zapłaciłem 6000 i po jednym sezonie od razu zniknie na to tak słabo. Cześć mała, co tam? Jak tam silo? A, dobra. To nie wymagało drewna w ogóle, to kleja wymagało. Rzeczywiście, to by pasowało. Ale tak to miałem rację.
Okej, sardynek to ja nic, niczego nie potrafię złowić, więc... Jutro Abigail. Abigail lubi ametyst. Dobra, muszę pamiętać, żeby ametyst wziąć dla niej. Ametyścik, ametyścik, to jest to, to jest to. Yeah. Dobra, tymczasem... tego. W sumie to... Wait a second. Nie możemy więcej pozwolić sobie na więcej, co? No będziemy mogli, jak się tym zajmiemy, ale dobra. W sumie to jeszcze jedno będziemy musieli zrobić, prędzej czy później. Dolecimy tam. Dawaj kleja. Klej. Big Barn można zrobić. Mogłem Big Barna może od razu zrobić. No nie ma po co na razie. No i silo. Zaraz obok walniemy. A tam jest płotek, kurwa. To jest jebany płotek. No czekaj, nice walk, no dzięki. Kurde, tam jest ten jeden pieprzony płotek. Totalnie o nim zapomniałem. No, dzisiejszy dzień to jest tylko jedno wielkie łażenie. Ja pierniczę. Gdybyśmy jeszcze jednego kleja ogarnęli, to byśmy mogli od razu dwa zrobić. No jest jeszcze zniszczenie dodatkowo, ja pierniczę. Pójdziemy krowę kupić najpierw, widać, bo to... Tam coś jest. O, może kega będziemy mogli zrobić. Oby jeden robaczek, jeden mały robaczek po drodze, jeden malutki robaczek. Robaczuś malutki. Taki robaczyński robaczuś. No tutaj nie ma, perfidnie. Kupimy krowę. Fusiska. No i będzie w sumie. A tymczasem lecimy, kurde, naokoło. Błagając, żeby się spotkać jedno małe gunwo, zwane robaczkami. Sam ty chujku, idź. Pójdziemy na plażę, tam jest dużo robaków zawsze. Kurde. Idziemy. Z pierwsza. W ogóle silosów nie zdążymy zrobić. Zresztą dwóch na raz nie możemy zrobić chyba, nie? Czy możemy? Nie mam pojęcia w sumie. A i rzeczywiście, bo nie będziemy mogli zrobić dwóch na raz. Tak się teraz zastanawiam, czy jest to możliwe w ogóle. Chyba nie. No dobra, to w sumie bez różnicy jak na razie. No fajnie było już by mieć. Znaczy fajnie byłoby mieć już gotowe... gotową listę. Dobra, to lecimy tam, kurde, zamówić silosik malutki.
Tam jeszcze trzeci zrobimy i jak napełnimy je do pełna, to napełnimy do pełna. Hehe, to na całą zimę może starczy. Chociaż nie wiem w sumie ile one jedzą. Powiedzmy, że dziennie jedzą po jednym kawałku, jak jest 250 kawałków. O mój Boże, dobra, i tam, trzeba by to policzyć w sumie. To tak powinno 30 dni... 30 dni razy 4, kurde, krówki, to wychodzi to normalnie 120. Tadam, więc 120 powinno zjeść. Więc muszą jeść albo więcej, albo tyle starczyłoby. Fakt, zgubiłem się przez chwilę. Zamyśliłem, więc jak teraz nie zdążę, to będzie beka. Ale powinienem zdążyć, no. Aż tak daleko to nie było od drogi. No dobra. Dalej, budujemy silo. Drugie silo zaraz obok. W sumie to nie ma znaczenia, mógłbym gdzie indziej. Mógłbym w sumie naprawdę gdzie indziej to zbudować. Czego akurat tutaj ma tak zapchane być? Jedno ładnie wygląda, ale kurde, ile można tych wpakować? Tutaj gdzieś. Że tutaj bym czas. Nie, tutaj mam zapchany. Też ja mam wszędzie zapchany, kurde. Żebym tutaj trzasnął. Dobra, czaskamy tutaj. Dzięki, dzięki, kurde, dzięki, dzięki. No dobra, no i lecimy, kurde, kurde. Lecimy do domku, lecimy do domku. Ej, tak w ogóle jak będzie zima, to na czym my będziemy zarabiać? Ja pierniczę. Ja muszę ogarnąć te krowy dobrze, bo inaczej to będą jaja. Przecież na czym będę zarabiał, jak nie na tym? O lol, lol, lol. Kegi? Chyba nie. Nie, to nie są kegi. Ty rzeczywiście, o mój Boże. O, jeden keg. Tego kega trzaśniemy sobie tutaj z tyłu jeszcze. Chyba, że trzeci rząd zrobimy już. Tu jeden będzie taki wyjątkowy. I tego wyjątkowego to zrobimy właśnie z tym owockiem. Zobaczymy, co z tego wyrośnie. To z głowy, to z głowy, to z głowy. Jak tam w ogóle? O kurde. Jeden mały problem. Nie zająłem się w ogóle dzisiaj. Zająłem się tymi małymi gnojkami. Wypuszczę je. Ale one już nie będą zainteresowane, więc je zamknę. Tadam. No dobra, mam cię z głowy, kurde, krówko mała. Trzy krówki, cztery krówki już. O mój Boże. Dobra, i co jeszcze? Teraz trzeba coś do robienia mleka. Do robienia mleka. To brzmi dobrze, nie? Ja wiem. Seed maker, nie? Mayonnaise maker, cheese maker. Uuu. 10 hardwooda. Bierzemy 10 hardwooda. Ale 20 hardwooda bym wziął w sumie. O ile mam tyle. Mam tam. Tam dwie sztabki w ogóle.
Powinien robić serek. Perfidnie, serek będziemy robić. Ale będziemy musieli mieć mleko. Dobra, coś tam pogarniamy z tym mlekiem. Dom jakiś ładny zrobił w ogóle, teraz zauważyłem dopiero. Dobra, chodźmy spać. Ale to będzie wszystko w tym odcinku. Serdecznie dziękuję za oglądanie, za przyjęcie kolejnego odcinku z gry Stardew Valley. Zobaczymy, czy w ogóle coś zarobimy. Chyba nie. A jednak, przecież tutaj dużo forsy wydali. O, dobrze, dobrze. Więc dziękuję bardzo. Do usłyszenia już niedługo. Siemanko. No i cześć.